SK Info. Moja matura to 2004 rok, jak wielu wtedy powtarzało i nam przypominało, i do tej pory to pamiętam, to była ostatnia matura starego typu, czyli pisaliśmy wypracowania, były tematy do wyboru, analiza tekstu źródłowego. Po kilku dniach, kiedy były ogłoszone wyniki, przychodziła część ustna, no i tu już się losowało pytania. Można było przygotować sobie kilka zdań na kartce, ale trzeba było wszystko ładnie komisji opowiedzieć. No i potem, po jakimś około miesiącu przerwy, egzaminy na uczelnie wyższe, bo wtedy jeszcze to się tak zdawało. Chyba byłem jedynym rocznikiem, który miał amnestię taką, która polegała na tym, że można było nie zdać jednego z obowiązkowych przedmiotów. Do tego można było sobie nabrać przedmiotów dodatkowych tyle, ile się chciało i w razie niezdania też bez konsekwencji. Więc jeżeli ktoś był słaby z matmy, to i tak w ogóle nie musiał jej zdawać, bo nie było obowiązku matematyki na maturze w tym czasie. To mógł wybrać sobie na przykład jakiś łatwiejszy przedmiot dla niego, na przykład geografię, do tego polski oraz angielski w wersji podstawowej, nie zdać jednego przedmiotu, a i tak mieć maturę w kieszeni. To trudno sobie wyobrazić, ale były czasy bez telefonów komórkowych, bez smartfonów, bez komputera, więc cała wiedza do przyswojenia to były po prostu książki, zapiski, notatki, także pożyczane od starszych kolegów. Lektury były trudno dostępne, nie wszystkie jeszcze się ukazywały na rynku. I ja pamiętam, że ja sobie robiłem notatki. Dzisiaj by się to nazywało ściągawki, bo one rzeczywiście taką formułę miały. Gdzieś tam z tyłu głowy było, że być może się przydadzą, ale ryzyko bycia złapanym na egzaminie, choć wtedy można było kanapki wnosić, jakieś tam pluszaki, piórniki z długopisami, ołówkami, więc było gdzie schować, ale strach przed tym, że będzie się złapanym, zdecydował, że jednak z tych ściągawek nie korzystaliśmy. Dla mnie matura wiązała się z ogromnym stresem i wydawało mi się wtedy, że to jest, tak jak zresztą wszyscy mówili, najważniejszy egzamin w życiu. Z perspektywy czasu teraz widzę, że to był jeden z bardzo ważnych egzaminów, których potem było jeszcze wiele i na pewno tak ważnych egzaminów jest jeszcze wiele przede mną, więc jeśli coś mogłabym poradzić tegorocznym i przyszłym maturzystom, to na pewno, żeby wrzucić trochę na luz, bo to jest naprawdę ważny sprawdzian, ale takich sprawdzianów w całym naszym życiu czeka nas naprawdę wiele, a stres może tylko potęgować jakieś negatywne emocje. Także trzymamy kciuki. SK Info.